Skrzydła, kółka i robaki. Nie! To ty, patrz na to! Jej! Uwaga! Ekstra! To było świetne, Tasiu! Chcielibyście latać tak jak my? To chyba niezła zabawa! Co się stało? A, nic takiego. Ja chyba pójdę do dębiaka. Pa! Olu, twoja rolka! Dogonię ją. Dobry pomysł. Rozy, patrz na to. Dzióbku, nic ci nie jest? Rozbiłeś się. Nie. To nieprawda. Ja... to wszystko przez ten wiatr. Zwiał mnie z kursu. Ale dzisiaj nie ma wiatru. Spróbuj ostrożniej. Nie muszę być ostrożny. Wcale się nie boję. Nic ci nie jest? Ta-da! Zrobiłeś to celowo? Wyglądało bardzo dramatycznie, dzióbku. Nie martw się, tak bywa. Ważne, żeby potem od razu zacząć latać. Zacząć latać? Bardzo chętnie, ale na dzisiaj chyba mi wystarczy. W zasadzie znudziło mi się latanie, więc chyba wrócę do domu piechotą. Masz tylko jedną rolkę? Chciałam włożyć drugą, ale wtedy coś wyskoczyło. Przestań. Myślisz, że jestem niemądra? To był tylko żuk, ale... Nie, przepraszam, nie śmieję się z ciebie, tylko... Coś mnie gilgocze. Przyniosłem ci rolkę. Czemu ona ciągle ucieka? Nie mam pojęcia. Żołędzie, wiecie, co się stało Oli? Chodźcie. Podwieźcie do domu, dzióbku? Tak, dzięki. To jeszcze kawał drogi. Gdybyś poleciał, byłoby szybciej, dzióbku. Nie chcę. Na ziemi jest o wiele zabawniej. O, ile można stąd zobaczyć różnych rzeczy. Kółka to świetna sprawa. Cześć, Rosie. Ścigamy się? Dzióbek jest w szoku, więc wiozę go do domu. Musimy jechać wolno. Wolno? Wcale nie. Ścigamy się do ciebie. Dobra. Dalej, Rosie. Jubi. Ui. Fantastycznie. Kółka są genialne. Dzióbku, ale co z lataniem? Latanie? Ha, po co latać, skoro można jeździć? Przecież Rosie nie będzie cię wszędzie wozić. Tam siedzi Kicek. Masz rację. Rosie, potrzebuję własnych kółek. Nie ma sprawy. To będzie zabawne. Ale miejsce dzióbka jest w powietrzu. Nie martw się. Dzióbek niebawem sam się o tym przekona. Będę mieć własne kółka. Ta-da! Super! Co to? Ptakorolka! Wskakuj! Pokażę ci! Włóż tutaj skrzydła i machaj nimi. I jak ci się podoba? Wiii! Dzióbku? Jestem pierwszym ptakiem na kółkach! Cześć, Olu! Zgubiłaś rolkę? Nie zgubiłam! Nie mogłam jej włożyć! Dlaczego? Myślisz, że jestem głupia? W żadnym wypadku. Chciałam ją włożyć, ale wtedy zjawił się fioletowy żuk i uciekłam. Przestraszył cię. Widzisz,
Myślisz, że jestem głupia? Przyznanie się do lęku to nie głupota. Ale wiesz, ten żuk nie zrobi ci krzywdy. Jest bardzo przydatny. Usuwa liście i czyści grunt. To tak jak my. Serio? Genialne, co? To ptakorolka! Dlaczego nie latasz? Latać? Chyba żartujesz. Po co latać, gdy się ma koła? Na razie ścigam się z Filipem i Rosie wokół ogrodu. Tu jesteś! Moja rolka! Dzięki, Kicku! Pomóc ci? Nie trzeba! To było niemądre bać się zwykłego żuka! Nie uważaj się za niemądrą. Może umyj ręce i po tym całym sprzątaniu napijemy się soku. Tam jest żuk! W wannie! W porządku. Zaraz się nim zajmę. Ostrożniej, dzióbku! W powietrzu nie ma kamieni, wiesz? Ale w powietrzu nie zrobisz czegoś takiego. Nie tęsknisz za niczym, co jest w górze? Nie, za niczym. A za naszymi zabawami? O, wciąż możemy się razem bawić. Jeśli sprawisz sobie ptakorolkę. W porządku, przyjacielu. Widzisz, on nie chce cię nastraszyć. Po prostu utknął w wannie. Popatrz! Nie może się wydostać! Boi się ciebie o wiele bardziej niż ty jego. Nie bój się mnie, żuczku! Musimy go uratować! Przyniosłem mu coś. Zawsze mam w pogotowiu żuczko-drabinkę. Jest wolny! I wcale już się nas nie boi! A ja nie boję się jego! Jeżdżenie na ptakorolce mnie wykończyło. Pora na drzemkę w gnieździe. Ale jak ja się tam dostanę? Po prostu polecisz. Nie mogę. Nie chcę się rozbić. To znaczy, nie zamierzam tam lecieć. Jestem ptakiem na kółkach. Ale o co chodzi? Dlaczego on nie chce wejść do gniazda? Musiałby tam polecieć, a... Chyba boi się latać, bo się rozbił. Wcale się nie rozbiłem. Rosie, patrz, co mam. Bałam się go, ale okazało się, że to on się mnie boi. Pomogliśmy mu i teraz już nie wydaje mi się straszny. Masz rację, Olu. Czasami ktoś musi nam pomóc, gdy się czegoś boimy. Filipie? Musimy troszkę usprawnić tę ptakorolkę. Zrobiłem tak, jak kazałaś. Znaleźliśmy ci idealne miejsce na nocleg. O, to świetnie. A gdzie? Jedź za mną. Ja latam. Wciąż to potrafię. Jak dobrze, że wróciłeś na niebo. To jest fantastycznie. Jak mogłem porzucić latanie dla jakichś dziwnych kółek? Filip chyba żałuje, że stracił kompana. Kto się ze mną pościga? Nie przejmuj się. Następnym razem wygrasz. Tym razem ci się udało. Ale gdybym był ptakiem i ty też, na pewno latałbym szybciej od ciebie. Skąd wiesz? Czuję, że byłbym świetnym ptakiem. Dobranoc, Rosie. Mógłbyś wtedy machać i uszami, i ramionami. I dzięki temu latałbym super szybko. Kicek, ptako królik. Woohoo!
Ciekawa historia o Oli i czterech misiach. Mogę? Proszę! Proszę, Rosie! Kicek, nie widzisz, że jestem zajęta? O, proszę, Rosie! Wiem, że potrafię! Proszę! Okej. Możesz być jednym z trzech niedźwiadków. Tak! Nie zawiodę cię, Rosie! Jasne. Na czym skończyłam? Którym? Co którym, Kicek? Którym misiem jestem? O, mama miś? Ha, świetnie! Spróbujmy jeszcze raz. Rosie? Co teraz, Kicek? To chyba jest twoje! A, dziękuję. A teraz naprawdę daj mi skończyć pisać moją sztukę. W przeciwnym razie nie będziesz w ogóle misiem. Okej, już mnie nie ma. Ups, przepraszam! Skończyłam! Napisałam sztukę! Złotowłosa i trzy niedźwiadki. O, dobra robota, Rosie! Czy mogę być teraz mamą misia? Nie, dopóki nie mamy pozostałych aktorów. To jest ich więcej? Tak. Jest mały miś, i tata miś, i... Tak, i złotowłosa! A, i wilk! Nie ma żadnego wilka, Kicku. Czy każdy jest zadowolony ze swojej roli? O, tak, rola narratora jest w najlepszych rękach. To... Świetnie, Dębiak. Bruno, jesteś tatą misiem. Zawsze chciałem być misiem. Filip, ty będziesz małym misiem. A, czy muszę być dzieckiem? Tak. A ty, Olu, jesteś złotowłosą. Obym była dobrą złotowłosą, Rosie. Nie martw się, Olu. Złotowłosa nie jest dobra. Jest niegrzeczna. Ale ja nie chcę być niegrzeczna. A małe żołędzie będą publicznością. O, zmiatajcie już, żebyśmy mogli poćwiczyć. Dlaczego one tak robią? Okej, Dębiak. Zacznijmy sztukę. Dawno temu... Żyła sobie mała dziewczynka O, złota włosa! Uwielbiam tą opowieść! I uwielbiam dobrą sztukę! Jaką mam rolę? Nie ma dla ciebie roli, Dziubek. O, rozumiem. Urodziłem się, by grać, wiesz? Pod tymi piórami bije serce gwiazdy! Czekaj, Dziubek! Zawsze możesz robić coś innego, prawda, Rosie? Co? Ha, oczywiście! Możesz być odpowiedzialny za efekty dźwiękowe. Efekty dźwiękowe? Co to jest? Jak pukanie do drzwi, hukanie sowy i... Nie. Ja nie pukam, ani nie hukam. Jestem wyćwiczonym aktorem. A co powiesz na... kierownika sceny. Co to jest? To znaczy, że masz wszystko pod kontrolą. Świetnie jest mieć coś pod kontrolą. Dobrze. Ty wszystkich zorganizujesz, a ja przygotuję kostiumy na dzisiejsze przedstawienie. Dobrze. Są trzy miseczki owsianki i trzy łyżki. Teraz potrzebuję krzeseł. Mam nadzieję, że Dziubek ma się dobrze. Wyglądał na rozczarowanego. Okej, Olu. O, jaki piękny dom. Jestem bardzo zmęczona i... Olu. Musisz mówić dużo głośniej. Wybacz, Dziubku. Tutaj, posłuchaj. Jaki piękny dom. Widzisz? Musisz dać z siebie wszystko, co masz. Jaki piękny dom. Ach, nie.
jest mały miś. To jest mały miś. Kto spał w moim łóżeczku? Tak? Teraz twoja kolej. Kto spał w moim łóżeczku? Jedyne co mówię, to że mama misia powinna mieć szminkę. To mama misia. Ale ja nie chcę mieć szminki. A ja nie chcę być krzykliwa. A ja nie chcę robić dziecięcych odgłosów. Jestem kierownikiem sceny, więc ja tu dowodzę. To tylko zabawa, Dziubek. Dyna ma rację. Więc ja się więcej nie bawię. Witajcie, kochani. Jak idzie granie w sztuce? Nie za dobrze, powiem szczerze. Gdzie jest Dziubek? Poszedł. Ciągle mówił nam, co mamy robić. Kazał mi robić dziecięce odgłosy. Ojej. Słuchajcie, czy możecie przygotować scenę do przedstawienia? Muszę porozmawiać z Dziubkiem. Dziubek! Tutaj jesteś. O co w tym wszystkim chodzi? Nikt mnie nie lubi. Oczywiście, że cię lubią. Nie lubią, kiedy się nimi rządzi. Przepraszam, tylko że ja naprawdę chciałem grać w sztuce. Ej, proszę, powiedziałem to. Wtedy przepraszam. Nie napisałam wystarczająco dużo ról. To moja wina. Właściwie to dlaczego Złotowłosa ma tylko 3 misie? 3 misie to za mało. Masz rację, Dziubku. 3 misie to za mało. I gdzie teraz idziesz, Rosie? Zobaczysz. Do zobaczenia na wzgórzu. Kiedy to się zaczyna? Jest śmieszne, chcę śmieszne. Ja chcę pączki. Małe żołędzie, cierpliwości. Sztuka rozpocznie się wkrótce. Gdzie jest Rosie? Powiedziała na pewno, że tu się spotkamy. Lepiej pójdę i zobaczę, gdzie ona jest. Rosie! Tada! Co to jest, Rosie? Zdecydowałam, że zagramy inną sztukę kicku. Nazywa się Ola i 4 misie. Chodźmy. 4 misie? A tata misia mówi. Kto spał w moim łóżku? Więc mama misia mówi. Kto spał w moim łóżku? A mały miś mówi. Gugu. Kto spał w moim łóżeczku? Tak. I dziadek misia mówi. Kto spał w moim łóżku? Ja! To byłam ja! Piszę sztukę, wiesz, Rosie? Serio? Tak! Nazywa się Serkicek i Smok. O czym ona jest? Więc jestem tym dzielnym rycerzem wyśniącej zbroi Serkickiem i ratuję piękną niewiastę przed wielkim, warczącym, zielonym smokiem ziejącym ogniem. O, Kicek. Brzmi cudownie. Widzę siebie teraz w długich, rozpuszczonych włosach, z pieprzykiem na policzku. Ratunku, ratunku, wołałabym. I wtedy przybyłbyś na wspaniałym koniu i uratował mnie. O tak, byłabym idealną księżniczką. O, a to szkoda. Myślałem, że będziesz smokiem. Smokiem? Bardzo śmieszny, Kicek. Bardzo śmieszny.
jak wykorzystać śmieci. Jak dobrze pozbyć się tych wszystkich niepotrzebnych rzeczy? Rosie? O co chodzi? Chcesz coś z tego zatrzymać? Rosie! Rosie, kicku, nic wam nie jest? Nic, w porządku. Prawda, kicku? Jakie ładne dzwoneczki. Możesz je wziąć. I tak to wszystko wyrzucimy. Nie chcemy tych rzeczy. O, dziękuję. Ale to marnotrawstwo pozbywać się rzeczy, które mogą się przydać. Przydać? To tylko śmieci. O, co dla jednego jest śmieciem, dla drugiego może być skarbem. Masz rację. Dzięki, Zofio. Cześć, Filip. Czy to go-kart? Go-kart? Czy to wygląda jak go-kart? Będziemy trzymać te śmieci w domku, żeby każdy mógł sobie coś wybrać. Mowa o śmieciach. Ja mam bardzo dużo śmieci. Za mną małe żołędzie. O, to będzie recykling. Dobry pomysł. Tuziki, nakrętki. Szybki mamy, skacze, skacze, łatwo. Ten worek jest już prawie pełny. Prawie pełny? O, to gdzie mam włożyć resztę tych śmieci? Musimy znaleźć sposób na przechowanie rzeczy nas wszystkich. Kolejny świetny pomysł. Dziękuję. Muszle, korale, cekiny. O, są ich tysiące. Naprawdę ich potrzebujesz? No, to fakt, że zajmują sporo miejsca. Ups! No dobrze, przygotuję coś na zbiórkę śmieci. Ale kto mógłby chcieć coś takiego? O, na pewno jest ktoś, kto chciałby je sobie zabrać. Mogę się rozejrzeć. Możliwe, że mam trochę rzeczy, które warto wyrzucić. Ha, chyba nie tyle, co Filip. Patrz. To nie są śmieci, tylko części. Mam pewien plan. Jaki plan? Dębiaku, a co ty zamierzasz dać na zbiórkę śmieci? Chciałbym wam pomóc, dzióbku, ale drzewa nie miewają zbędnych rzeczy. Jak to nie? Przecież każdej zimy gubisz liście. To fakt, ale liście gniją na ziemi i są pożywieniem dla roślin. Nic się nie marnuje. Szkoda, że u nas to tak nie działa. Tak, drzewa są wyjątkowe. Potrzeba nam tylko słońca, wody i trochę wiatru. A my potrzebujemy wózka na śmieci. Pora na wielką zbiórkę. Da się załatwić. Poproszę Filipa. Oj, przecież lubisz robić pojazdy. Wybacz, ale jestem zajęty. A wózek na śmieci to nuda. A co powiesz na ponaddźwiękowy super turbo śmieciownik? O, ale piękny wózek.
wózek na śmieci. To jest ponaddźwiękowy super turbo... Haha, nieważne jak się nazywa. Jest świetny. Pamiętaj, że Bruno już czeka ze śmieciami. Może zostawię sobie to drewno. Na pewno kiedyś się przyda. Oj, oddaj, Bruno. Jak ja mogłem posprzątać, to ty też. Bez tego mój domek będzie lepiej wyglądać. W przeciwieństwie do wózka. Zawieźmy to wszystko do domku. Wiedziałem, że znajdę coś jeszcze. To moje stare pióra. O nie, patrzcie! Ojej, teraz wózek sam stał się śmieciem. Przepraszam. Słuchajcie, musimy znaleźć na to jakieś miejsce. Ogromna góra śmieci. Nie szkodzi. Co dla jednych jest śmieciem, dla innych jest skarbem. Każdy może sobie wybrać to, co chce. Chodźcie do dzióbka. Cześć, panie robocie. Trzymaj, Bruno. Moja kolej. Ja też chcę w to grać. Wybacz, robocie. To nie ja, tylko te śmieci. Podstępne są. Wciąż mamy tutaj zbyt wiele rzeczy. Chyba jednak będziemy musieli coś wyrzucić. Szkoda by było. Zróbmy coś jeszcze z tych śmieci. Ale każdy już sobie wziął to, co chciał. Wcale nie każdy. A co z dębiakiem? Dębiak jest drzewem. Niczego nie potrzebuje. Oprócz słońca, wody i odrobiny wiatru. Mam genialny pomysł. Wielkie nieba! Co to jest? Cześć, dębiaku! Zrobiliśmy coś naprawdę wyjątkowego. Pokażemy ci. Gotowy? Nie bardzo, ale... dobra, już. W życiu nie widziałem niczego podobnego. Co to jest? Powiedzmy, że rzeźba wietrzna. Albo ponaddźwiękowy. Super turbo wiatrołap. Koła są moje. Jest podobny do ciebie. Potrzebuje tylko słońca, wody i wiatru. Nic się nie zmarnowało. Widzisz? Jest taki jak ty. Tak, dziękuję. To najbardziej niezwykła rzecz, jaką widziałem. Zachowam ją. Zofia mówi, że śmieci mogą być dla kogoś skarbami. Jej też to pokażemy. Jasne, koniecznie. Ale jeszcze nie teraz. Mógłbym na to patrzeć godzinami. Dużo miejsca. Wybacz, kitku. Nie zmieścisz się tutaj. Co? Dobranoc, kitku. Bardzo śmieszny dowcip. Niesforne żołędzie i marudny dębiak.
Słyszysz to, Kicku? Muzyka. Kicek. Kicek, to ty. O, jaka wspaniała melodia. Dziękuję, Rosie. Sam ją wymyśliłem. Jestem pod wrażeniem. Jaki piękny dzień. Doskonały dzień do zabawy. Chodź, Rosie. Whee! Muszę się najpierw przebrać, łuptasku. Okej, kochani. W co dziś się pobawimy? O! Co jest z nimi nie tak? Ura! Powiem ci, co jest nie tak. To wina dębiaka. Dębiaka? Był taki zrzędliwy. Powiedział, że brzmię jak kruk, kiedy próbowałem dołączyć do porannego śpiewu ptaków. I nie chce oddać mi mojej piłki. Utknęła w jego gałęziach. Kiedy przeczytałam mu specjalny dębiakowy wiersz, tylko ziewał. A kiedy zapytałem go, czy mógłbym podrapać sobie plecki o jego kurę, powiedział mi, żebym ocierał się o kogoś innego. Czasami może być trochę marudny. To nie jest trochę. On jest bardzo marudny. I kiedy mówię bardzo, mam na myśli bardzo. Lepiej pójdźmy i dowiedzmy się, co jest grane, Kicku. Rosie, czy ty to słyszysz? O-o. Słuchajcie! O nie, tutaj! O! Dlaczego one zawsze po mnie skaczą? Ponieważ jesteś taki kickowy. Chodź, zobaczymy, co u dębiaka. Tylko mi tam nie rozrabiać, żołędzie. Ty zaczynasz? Witaj, dębiaku. Witaj, Rosie. Cześć, Kicku. Było... trochę skarg. Tylko nie te żołędzie. Nie, nie na żołędzie. Na... ciebie. Wszyscy mówią, że byłeś bardzo zrzędliwy. Nic na to nie poradzę. Te małe żołędzie hałasowały przez całą noc. Nie zmrużyłem oka. Jestem zmęczony. To wszystko. Wiem dokładnie, co masz na myśli. Kiedy Rosie jest zmęczona, robi się taka marudna. Co? Słuchaj, dębiaku, teraz jest cicho. Może się zdrzemni. A my pójdziemy poszukać żołędzi i zobaczymy, czy uda nam się je trochę uciszyć. W porządeczku. Żołędzie! Żołędzie! Chcę z wami porozmawiać. One myślą, że się z nimi bawimy, Rosie. Pobudka, dębiak. Nie musisz przepraszać. Co się stało, to się stało. Daj na zgodę. Zgoda. Teraz, jeśli nie masz nic przeciwko, chciałbym trochę pospać. Pospać? Ale ja się chcę bawić. Ja chcę spać. Rozumiem. Wolisz spać, niż spędzić czas ze mną. Ha. Cóż, wiemy, kiedy jestem niechciany. Żegnaj, dębiak. Na zawsze. Czekajcie! Chcę tylko porozmawiać! Dobra, żołędzie! Zatrzymać się już! Powiedziałem stop! Nie zabierz mnie! Znowu to zrobili! Skoczyli na mnie! Kto tam? To ja! Proszę, czy mogę odzyskać moją piłkę? Proszę! Ale ja tu próbuję spać. A ja próbuję grać w piłkę. Wielkie dzięki! Proszę bardzo, Filip. Potrzebuję tylko trochę snu. Tylko nie na mój kamek! Przestań!
Tu jesteście. Hej, przestańcie. Chodźcie tu. To nie zabawa. Muszę z wami porozmawiać. Co one teraz kumują? Biegnę, Kicek. Kicek! Rozy, chcesz się dołączyć? Nie, nie chcę. Dzięki, Rozy. Teraz mam do was małą prośbę. Chodzi o dębiaka. Nie, czekajcie. Stop! Wracajcie. Takich nigdy nie złapiemy. Jak możemy sprawić, by te wredne żołędzie były cicho? Spójrz na nie. One naprawdę muszą się uspokoić. Przestań, Bruno. Potrzebuję trochę snu. Kicku, nie przestawaj grać. Mam pomysł. Niech za tobą pójdą, Kicku. Okej, wy malutkie, wredniuteńkie żołędzie. Chcę was prosić o dużą przysługę dla pewnego dębowego drzewa. No chodź. Podoba mi się to. Bardzo mi się podoba. Jaki piękny śpiew. Miło cię znów zobaczyć uśmiechniętego, dębiak. A my mieliśmy małą pogawędkę, prawda, żołędzie? Tak, Rozi. Hej, moja piłka. Och, dzięki, dębiak. Podrap się o mnie, Bruno. Dzięki. Witaj, Olu. Czy mogę jeszcze raz usłyszeć twój wiersz? Piękne drzewo z ciebie, zazdrości każdy dąb. Co mówisz, zawsze mądre jest. Kochamy mądrość twą. Dziękuję, Olu. Myślę, że już wiem, jak uciszyć te małe żołędzie. Zaśpiewaj im kołysankę. Myślę, że też się zdrzemnę. Kicek, co miałeś na myśli, mówiąc, że jestem marudna? Z całą pewnością nie jestem marudna, jak jestem zmęczona. Chciałem tylko, żeby dębiak poczuł się lepiej. O, w takim razie okej. Hej, chciałabyś usłyszeć mój wiersz? Jest cały o tobie. Tak, z przyjemnością. Gdy widzę, jak moja Rozi się śmieje, ze szczęścia buzia mi promienieje. O, jak słodko. Takich momentów nie ma jednak dużo, bo Rozi zazwyczaj straszną marudą. Bardzo śmieszny, Kicek. Nie jestem marudą. Niebieski dzień Kicka. Kicku, czy naprawdę dzisiaj wszystko musi być... niebieskie? Tak!
przyniosłam ci obiecane lody jagodowe. O, pycha! Dziękuję! Czy to kapelusz Dzióbka? Tak, bardzo niebieski, nie? Mam nadzieję, że zapytałeś o pozwolenie. Zostawił go na gałęzi, tylko go pożyczyłem. Potrzebuję niebieskich rzeczy. Dlaczego? Bo dzisiaj mam niebieski dzień i wszystko musi być niebieskie. Tak jak te lody jagodowe. Właśnie widzę. Chyba będziesz potrzebował pomocy w tym niebieskim dniu, Kicku. Hurra! Dzisiejszy dzień będzie genialny! Cześć! Chcesz zagrać z nami w piłkę nożną? Wybaczcie, jestem zajęty! Czy Filip właśnie powiedział, że nie ma czasu grać w piłkę? Tak. Cóż, no to trudno. Gramy sami. To jest trudniejsze niż myślałam. Pokażę ci, jak to się robi. O, tak! Niesamowite zagranie! Popatrz, to chyba Dzióbek. Pomocy! Wyciągnijcie mnie! Dzióbku, nic ci nie jest? A jak ci się wydaje? Właśnie zaatakowała mnie niebieska piłka. Tak, w zasadzie to moja wina. Przepraszam. Czy to nie jest mój kapelusz? Ten na szczególne okazje? Tak. Więc oddaj mi go, proszę. Przepraszam, ale zostawiłeś go na gałęzi. O, dobrze, że mam jeszcze niebieską piłkę. Bardzo mi przykro, ale chyba pękła. Wygląda na to, że ten dzień nie będzie wcale taki niebieski. Cześć, Kicku. Cześć, Rozy. Macie smutne miny. Kicek ma niebieski dzień, ale niebieska piłka pękła, a Dzióbek wziął niebieski kapelusz. Niebieski? Już wiem. Kicku, czy pomożesz mi zbierać niebieskie jagody? Jagody są niebieskie! Tak! Wy możecie razem pozbierać jagody, a ja zaniosę piłkę do Filipa, żeby ją naprawił. Super! Wielkie dzięki! Tak, ten kapelusz pamięta lepsze czasy. Przyjęcie powitalne Mańka, urodziny Dębiaka. Fajnie by było włożyć go na jakieś przyjęcie. Znam miejsce, gdzie rosną największe i najbardziej niebieskie jagody na świecie. Gdzie to jest? Właśnie tutaj. Zacznij zbierać. Ale co mam zbierać? O, gdzie one są? Gdzie się podziały wszystkie jagody? Co to może być? Jeszcze nigdy nie słyszałam takiego dźwięku, a słyszałam ich wiele. Zofio? Olu? Czy coś się stało? O, Rosie, może ty nam powiesz, co to jest? Z warsztatu Filipa dobiega dziwny dźwięk. Co to za dziwny dźwięk? Taki jakby chlupotanie. Słyszysz? Cześć, Filipie. Co to za dziwny dźwięk? Cześć, Rosie. Wejdź i popatrz. I co? Co o tym myślisz? Filipie, co ty wyrabiasz?
Ha, rozgniatam jagody moim miazgaczem. Sok z jagód? Od jagódki do butelki. Spróbujcie, jest pyszny. Piłam już wiele soków jagodowych, ale ten jest najpyszniejszy. Ale po co chcesz go zrobić aż tyle? Żeby wystarczyło na cały rok. Ale niestety, to bardzo ciężka praca. Ręce mnie bolą, a zrobiłem dopiero kilka butelek. A może mi pomożecie? Nie lubię się brudzić. Rosie? Ja nie. Ale sprowadzę kogoś, kto chętnie pomoże. Potrzebuję tylko butelki soku i pioruna szos. Powodzenia! Cześć, Dzióbku. Co tam? Chciałbym pójść na przyjęcie. Wtedy mógłbym założyć ten kapelusz. Nie byłem na żadnej imprezie od wieków. No dobra. Wskakuj. Przyszedł mi do głowy pewien ciekawy pomysł. Jaki pomysł? Niebieski. I kiedy tam doszliśmy, jagód nie było. Ani jednej jagódki. Ojej. Jagody są dla wszystkich, a nie tylko dla jednej osoby. Masz rację. Zawsze się wszystkim dzielimy. Cześć. Cześć, Rosie. Kto z was chce się napić soku z jagód? Jest pyszny. O, ja poproszę. Wspaniały. I taki niebieski. Bardzo smaczny. Kto chce zrobić go więcej? Filip nazbierał mnóstwo jagód. Jagód? To już wiemy, gdzie się podziały. Okej, miazgacz przygotowany. Rozgniataj! Wow! To najbardziej niebieska rzecz na świecie! To działa! To działa! Od jagódki do butelki. A z butelki do mojego brzucha. Nie, do brzucha łasucha! Super! Chyba wystarczy mi tego soku na cały rok! Jak to tobie wystarczy? O co chodzi? To ty wymyśliłeś, żeby zrobić sok? Ale jagody należą do wszystkich. Zawsze się dzielimy. Tak, oczywiście. Jest dla wszystkich. Tylko żartowałem. Dziękujemy. Ekstra! Niebieski rządzi! O, prawie bym zapomniała. Czy mógłbyś naprawić tę piłkę? No jasne. Zrobię wszystko dla naszej jagodowej gwiazdy. Proszę bardzo. Mam dla was niebieskie rzeczy. Dla każdego coś niebieskiego. Wygląda na to, że wszyscy mamy dzisiaj niebieski dzień. Tak. Wszyscy oprócz mnie. O, nie masz kapelusza. Proszę, pożycz mój. W końcu zawsze się wszystkim dzielimy. Dzięki, Dzióbku. Ale tylko na dzisiaj, pamiętaj. To kapelusze wyłącznie na szczególne okazje, wiesz? Dziękuję, przyjaciele. Dzięki wam mój dzień był bardzo niebieski. No to kto chce grać w niebieską piłkę? Ja! Podobał ci się twój niebieski dzień? Tak, to najlepszy niebieski dzień w moim życiu. Ale pewnie trochę potrwa, zanim będzie następny. Myślę, że to dobrze. Tak, bo jutro będzie żółty dzień, a pojutrze czerwony. O, a potem różowy. Nie! Rosie, co się stało? Nie powiedziałam ci jeszcze o fioletowym. Zagadka bulgoczącego hałasu. Ha, zbudowałaś!
Uwielbiam nocowanki. Ja też, Rosie. Zawsze jest fajnie, kiedy zostajemy na noc u ciebie i Kicka. Tak, ponieważ wtedy mogę zrobić to. Czas na mleko. Mam je! Po walkach na poduszki chce mi się pić. Pić? Roślinki, prawie zapomnieliśmy, im też chce się pić. Chodźcie, dajmy im piciu. Przygotuj się, Kicek. Zobacz, to jest wąż. Ach, nie boję się wcale węży. Ja też nie. Okej, Kicek. Niedobry wąż. Dobranoc. Dobranoc, Rosie. Wstydziłbyś się, Kicek. To nie byłem ja. Więc jeśli to nie Kicek, to skąd był ten hałas? Ten hałas jest zabawny. Zastanawiam się, co go robi. Hałas? Nie powiem, że nie zauważyłem. Może Rosie będzie wiedziała, skąd dochodzi ten hałas. Co to było? Ktoś jest przy drzwiach. Chodźmy, Rosie. Zobaczmy, kto to jest. Kto tam? To tylko my. Cześć, Dziubek. Bruno, czy wy też słyszeliście ten hałas? Tak, zabawny, prawda? Cóż, ja nic nie słyszałem. Ten hałas! Zastanawiam się, co go robi. Nie wiem. Dowiedzmy się. Może to jest potwór? I ma 3 głowy. I 16 nóg. I fioletowe i żółte włosy. La 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 la. Już dobrze, Dziubek. Oni tylko udają. Nie musisz już się bać. Bać? Och nie. Nawet jeśli jest to potwór, mogę sprawdzić, że zniknie. Jeśli tylko zechcę. Jestem tu tylko po to, żeby sprawdzić, czy wam nic nie grozi. O, nic mi nie jest. Absolutnie nic. No, już dobrze, Bruno. Jest okej. Już w porządku. Hałas z całą pewnością dochodzi z zewnątrz. Myślę, że już kiedyś słyszałam podobny hałas. Może to burza? Ale nie jest pochmurno. Nie ma żadnych chmur. Albo deszczu. Och, uwielbiam burze. Im głośniej, tym lepiej. Ja nie. Burze są straszne. Ja nie boję się burzy. Nie boję się niczego. Dokąd poszedł Dziubek? Tu jesteś, Dziubek. Co ty robisz? Ja tylko sprawdzałem łóżko. Nie ma na to teraz czasu. Chodźmy na zewnątrz i dowiedzmy się, skąd dochodzi ten hałas. Może burza z piorunami jest pod ziemią? Nie sądzę, że burza tak potrafi, Bruno. Ale ziemia się trzęsie. Chodźmy to zbadać. Ja nie sądzę, że powinniśmy. Jest bardzo ciemno. Już nie jest. Ostatni
ostatni na placu zabaw to burczący potwór. Potwór? Gdzie? Poczekajcie na mnie. To nie jest pora na zabawę. Słuchajcie, zwierzęta i trampolina wydają zabawne dźwięki. Może to jest to, co słyszeliśmy? Nie, oni nie robią takiego samego hałasu, ani tak głośnego. I znowu jest! Dziubek? Ups, nie zaraz ze mnie, poślizgnąłem się. Co to za hałas? To z pewnością ulgoczący potwór. Brzmi dokładnie jak on. Zobaczmy, czy możemy podążać za hałasem i dowiedzieć się dokładnie, skąd pochodzi. Tędy. Nie bądź głuptaskiem, Dzióbku. Hałas dochodzi stamtąd. Nie, zdecydowanie nie stamtąd. Chodźmy i zapytajmy dębiaka. On powinien wiedzieć, co robić. Zaczekajcie na mnie! Lubię wałuczki. To małe żołędzie robią ten hałas. Żołędzie nie są wystarczająco głośne, żeby robić taki hałas. Nie powodują też, że ziemia się trzęsie. I jak dębiakowi udaje się przy tym spać? Co? Gdzie? Kto? Witajcie. Co wy wszyscy tutaj robicie? Jest środek nocy. Nieznośny hałas nie daje nam spać i nie wiemy, skąd on się wydobywa. Myśleliśmy, że to burza z piorunami. Albo potwór! Ha! Nic nie słyszałeś? Nie. Opiszcie mi to. To chyba brzmiało coś jak to. Gul. Gul, gul, gul. Gul, 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 gul. Nie, to raczej idzie tak. Bo, bo. I tak. Wow, Ola! Nie Ola. Dębiak. Przepraszam bardzo. Bardzo mi przykro. Przestań w końcu robić ten okropny hałas. Przepraszam, Dziubek, ale nie wiem jak. Brzmi zupełnie jak mój brzuszek, kiedy jestem głodny. To jest to. Korzenie dębiaka muszą hałasować. Chcecie się jeść czy pić, dębiaku? Cóż, nie padało już kilka dni, więc może moje stare korzenie chcą pić. Chodźcie wszyscy. Przynieśmy trochę wody dla dębiaka i dajmy mu się napić. Ups, przepraszam, Dziubek. Wystarczy już, Bruno. Teraz moja kolej. Dziękuję wszystkim. Czuję się teraz o wiele lepiej i nie powinno być już więcej dziwnych hałasów, które nie pozwalają wam spać. A jeśli o tym mowa, czy wy nie powinniście dawno już być w łóżkach? Tak, lepiej już pójdziemy. Dobranoc, dębiaku. Dobranoc wszystkim. Rosie? Tak? Cieszę się, że nie mam bulgoczących korzeni. Mój brzuszek wystarczająco hałasuje. Ale gdybym miał korzenie, myślę, że wolałyby pana nową kanapkę. Dobranoc, kicek. O nie! Chodźmy na bal świetlików. O,
Wicek. Przyniosłam ci coś do picia. Aha, głupie przeziębienie. Dzięki. Czy możesz mi podać chusteczkę? Biedactwo. Chyba nie będziesz mógł pójść dzisiaj wieczorem z nami na bal świetlików. Dzisiaj? Bal świetlików jest dzisiaj? Tylko nie to! Przykro mi, Kicku. Niestety jesteś zbyt chory, żeby iść z nami. Nie! Wyzdrowiej, Rosie! Nie zmieniaj, serio! Ciu! Dębiaku, małe żołędzie są równie przejęte jak ja. To prawda, Olu. Z tą różnicą, że one nie wiedzą, co to jest bal świetlików. Nigdy na nim nie były. Żołędzie, uciszcie się już. Opowiem wam o wielkim balu świetlików. Dzisiaj, w chwili, gdy słońce schowa się za wzgórzami, małe świetliki wylecą ze swojej jaskini. Będą świecić w ciemności i tworzyć przepiękne wzory na niebie. A my się przebierzemy i będziemy tańczyć. A później zrobimy świetlikom ucztę z ich ulubionych listków. Kto pozbiera ze mną listki? Ja! Ja! Bal świetlików! Widzisz? Nic mi nie jest, tak jak mówiłem. Kicku, proszę wróć do łóżka. Nie możesz chodzić w takim stanie. Nic mi nie jest. Patrz, pokażę ci. Kicku. Chwila. O, ciekawe, kto to taki. Cześć, Olu. Cześć, Rosie. Mam dla ciebie wiadomość od Zofii. O, cześć, Kicku. Zofia mówi, a rozbłysną piękne światła, ale nie wszyscy je zobaczą, czy coś takiego. Aha, dobrze. Muszę się dowiedzieć, o co jej chodziło. Tak, to chyba ma związek ze świetlikami. Idę na bal, a ty, Kicku? Kicek kiepsko się dziś czuje. O, biedactwo. Zostanę z nim, jeśli chcesz. Dzięki, Olu. Przekonaj go, żeby wrócił do łóżka. Pa, Kicku. Idę na chwilę do Zofii. Niedługo wrócę. Wiesz co? Wcale nie muszę wracać do łóżka. To tylko przeziębienie. Mam pomysł. Chodźmy na spacer. Ale Rosie mówiła... Wiem, ale nic mi nie jest. I zaraz to wszystkim udowodnię. No dobra. No to chodź. Ale dokąd? Może pomożemy im zbierać listki dla świetlików. Widziałam już wiele cudów, ale takiego balu jeszcze nie. Cóż, i chyba już nie zobaczę. Ale dlaczego nie? Świetliki latają za nisko, stąd nie zdołam ich zobaczyć. Wielka szkoda. Musi być na to jakaś rada. Na pewno coś wymyślę. Obiecuję. Kicek źle się czuje. Wyż go stąd! Spokojnie, dzióbku. Możemy się zarazić cokolwiek to jest. Jeśli się rozchoruję, to nie pójdę na bal świetlików. To zwykłe przeziębienie! Zwykłe? Nie istnieją zwykłe przeziębienia.
dalej, dalej, głupie liście! Głupie! Oj! Wszystko w porządku? Nie martw się, Kicku. Ale co ty tu robisz? Bardzo przepraszam, ja... Ale to nie twoja wina. Chciałem się przejść, ale teraz z wielką chęcią wrócę do łóżka. Tak, to dobry pomysł. Chodźmy. Nie ma szans, żebym poszedł na bal świetlików, prawda? Nie, obawiam się, że nie. Ale zostanę tu z tobą. Nie, nie! Musisz pójść ze wszystkimi! Nie, w porządku. Nie tylko nas ominie bal. Zofia też się smuci, bo od niej nie będzie widać świetlików. Serio? Szkoda, że one latają tylko koło placu zabaw. Wiesz, gdyby latały po całym ogrodzie, to Zofia mogłaby je zobaczyć. Kicku, masz rację. Pobiegnę tam, póki nie jest za późno. Leż sobie spokojnie, niedługo wrócę. Obiecuję. Nigdy nie zobaczę balu świetlików. Ale niech moi przyjaciele się nimi radują. Bal świetlików, bal świetlików, bal, bal, bal! Świeci, świeci, bal, bal, świeci, bal! Gdzie one są? Przybądźcie! Za chwilę tu będą! Czekaj na mój znak, Dzióbku. Dobrze? Aha. Teraz, leć! Chodźcie tędy. Za mną! Ojej! Rosie, czy to były... Świetliki? Tak, chodź zobaczyć, są wspaniałe! Ale super! Psiu! Idziemy! Dzięki, Rosie, jesteś cudowna! Dobrze, Dzióbku, następny przystanek! Twój plan zadziałał! Świetliki nie mogą oprzeć się naszej listkowej pokusie. O, widziałam już wiele cudów, a teraz, dzięki wam, widzę kolejny. Kicku, dlaczego muszę leżeć w łóżku? Przecież nie jestem chora. Nie o to chodzi. Mam dla ciebie prezent. Chcę ci podziękować. Nie byłem grzecznym podopiecznym, co? Nie. Są tam kwiaty, sok, jogurt i ciepła babeczka. Dziękuję, Kicku. O! Co? Jest jedna rzecz, która sprawi, że będzie idealnie. Przyniósłbyś mi niebieskie pomarańcze? Co? Jak to niebieskie? Nabrałam cię! Widzisz? Ja też nie jestem dobrą podopieczną. No!